Cześć, tutaj znowu ja, czyli Mateusz Wysocki z waszego ulubionego sklepu perkusyjnego używanego mwvintage.pl z Wągrowca. Dzisiejszy odcinek mojego podcastu Podtrzymaj mi pałkę będzie wyjątkowy, tak jak wszystkie, nie oszukujmy się. I rozpocznie też, wydaje mi się, taką serię takich klipów, takich wideotematycznych na temat moich zestawów po renowacjach. Każdy z tych zestawów jest po remoncie dużym, można powiedzieć, że po kapitalnym. I już na początku chciałbym powiedzieć, gdyby ktoś z was się zastanawiał, po co takie wideo, a już masz tyle tych bębnów, jeszcze się musisz chwalić swoimi. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że absolutnie nie chodzi mi o żadne chwalenie się. To jest ostatnia rzecz, o jakiej myślę. Natomiast pokazując wam takie właśnie, tworząc takie wideo, chciałbym pokazać wam, jakie są obecnie możliwości remontu starego zestawu. Tutaj na miejscu, korzystając z wiedzy i z umiejętności naszych tutaj polskich fachowców, nazwijmy to, magików, tak, teraz się tak mówi, młodzi tak mówią, więc nazwijmy ich magikami, ale są to po prostu rzetelni ludzie, którzy wiedzą, co robią. I chciałem wam, z wami podzielić się właśnie, jak efekt takiego kapitalnego remontu może wyglądać na podstawie tego tutaj zestawu. Dlatego taka jest myśl przewodnia. Absolutnie to nie jest moje chwalenie się. Nie muszę sobie dodawać, wiecie, i leczyć swoich, że tak powiem, bólów. To jest tylko dla was jakby. Ja nie muszę tego nikomu pokazywać, ale z chęcią się z wami podzielę. Może kogoś z was to nakłoni, żeby dać nowe życie jakiemuś staremu bębnowi, czy jakiemuś zestawowi, który kochacie lub z którym macie dużą więź emocjonalną. Ja mam tutaj taką małą ściągę, ponieważ dużo jest tych rzeczy, o jakich chciałbym dzisiaj opowiedzieć i nie chcę o niczym zapomnieć, a na pewno i tak zapomnę, dlatego będę co jakiś czas sobie tutaj sięgał wzrokiem. Nie gniewajcie się, po prostu temat jest bardzo szeroki, więc nie chcę o niczym zapomnieć. Więc tak, mam tu napisane specyfikacje. O czym mówimy? Ten zestaw ja nazwałem Sonor Champion 50th Anniversary, czyli jakby edycja limitowana, czy też świętująca 50-lecie. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej, gdyby zliczyć wiek tych bębnów, mimo że one oczywiście w tej chwili tak nie wyglądają, to mają około 50 lat. Sonor Champion, ten zestaw początkowy, od jakiego to się wszystko zaczęło, czyli zestaw 22, 12, 13 i 16, był z połowy lat 70., początek połowa lat 70., po czym można to poznać? Po hardware'ze, po zastosowanych mocowaniach, motylkach. W Sonorze no, to jest jedna z niewielu metod takiej dokładnej identyfikacji, nie tylko w Sonorze poza tym. Natomiast i tak są zestawy takie przejściowe, gdzie bębny, mimo że są nowsze, to mają zastosowane cały czas jakieś już przestarzałe elementy właśnie sprzętu typu mocowanie nóg od Florcoma, czy jakiś, wiecie, czy mocowanie nóg centrali, czy tom holder. Jakby ciężko jest to dokładnie datować. Natomiast no, po tym osprzęcie, jaki tutaj był założony, to ten zestaw podstawowy, czyli 22, 12, 13, 16, to jest mniej więcej początek lat 70. Centrala 20 jest starsza kilka lat, ponieważ to jest model Teak Drop, przemieniony, że tak powiem, w Championa. I Floor Tom 14-calowy też jest najprawdopodobniej kilka lat młodszy. Za to Tom 10 został zbudowany w zasadzie od podstaw, więc jest najmłodszy z całego setu. Mniej więcej, jak to policzymy, da to nam 50 lat i tak też ten zestaw nazywam. Czym był Sonor Champion? To był najwyższy model właśnie w połowie lat 70. Gdzieś do końca lat 70., kiedy wszedł Champion. To jest sklejka bukowa Six Ply, czyli sześciowarstwowa. Dokładnie taka sama jak w Sonorze Teardrop, tym z końcówki produkcji, czyli Six Ply. Nie cienkie ścianki z ringami, tylko już budowa jakby jednolita, sześciowarstwowa, więc prawdę mówiąc, nie jest to kompletnie nic innego jak Sonor Teardrop, tylko już z unowocześnionym osprzętem. Dlatego, że Champion już wprowadził te
lugi. Ja będę mówił lugi, ponieważ powinno się mówić lagis, tak jak po angielsku się to słowo czyta. Można też mówić okucia i tak dalej, ale będę mówił lugi, bo tak jestem przyzwyczajony, bo tak większość z Was mówi. Także ja też tak będę mówił. W Championie pojawiły się już te lugi, nazwijmy je typu blok, czyli klasyczne, używane potem w bębnach Phonic, Light, tam Performer, Black Panther, no wielu, wielu jakby, to jest taka klasyka gatunku, te lugi, te okucia. Wprowadzono też już nowszy osprzęt, taki masywniejszy, dostosowany do wtedy już powoli wchodzącej muzyki rockowej czy heavy metalowej nawet. Chociaż to apogeum tego było w Phonicu, który już był konkretnie głębokie, ciężkie, bębny z ciężkim osprzętem. Tu było tak pomiędzy, jeszcze trochę vintage'owo, ale już trochę nowocześnie. To jest właśnie Champion, czyli sześciowarstwowa sklejka bukowa. To był najwyższy model wtedy. W Sonorze wtedy tak naprawdę były zazwyczaj dwie linie. Był ten topowy zestaw i ten niższy, czyli typu Action, Swinger, Medley, tam Ranger i tak dalej. Część z tych zestawów była produkowana tylko na rynek amerykański. Także Champion był tym najwyższym, a później były bębny też zbudowane na tych samych korpusach, czyli na sześciowarstwowej sklejce bukowej z zaokrąglonymi krawędziami, ale była oszczędność w osprzęcie, różnice różne, po prostu wytanione były te tańsze zestawy. Champion był takim high-endem, mniej więcej, tak jak mówię, od początku, gdzieś 72-73 do gdzieś 79, mniej więcej tak to wyglądało i to jest właśnie taki zestaw. Konfiguracja 22x14, 20x14, 10x8, 12x8, 13x9, 14x14 i 16x16. Może już od początku powiem, co jest co i co skąd mam. Ta baza, bo zazwyczaj, wiecie, jak nigdy nie planuję takiego poszerzania setu, ale zazwyczaj wygląda sytuacja tak, że pojawia się ta baza kupiona względnie tanio, czyli 22, 12, 13, 16 kupione tutaj w Polsce, w Człuchowie. A potem okazuje się, że fajnie by było jeszcze mieć tą 14. No ta 14 na 14, wiecie, w vintage'ach to jest zawsze biały kruk, to jest coś, co jest ciężkie do dostania. Tu się udało, chociaż to jest model Swinger albo Action, ale tak jak mówię, budowa bębna, korpus jest taki sam, więc nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ale to może za chwilkę. I dziesiątka też jest, że tak powiem, dokoptowana już na klonowym korpusie. Można kupić w Niemczech takie korpusy bukowe nawiązujące mocno do Sonora, ale miałem taki tom, stary tom klonowy, najprawdopodobniej na Kellerze, na sklejce Kellera, 10x8, on i tak był do remontu, miał kleinę, tam już wcześniej pod tą kleiną było widać, że bęben był lakierowany, więc tam ktoś mocno kombinował, więc postanowiłem, idąc też za swoją ideą, żeby wykorzystać jak najwięcej z tego, co mam, jak najwięcej stworzyć jakby jak najmniejszym, że tak powiem, wkładem też finansowym, wykorzystaliśmy tego toma, który u mnie stał od kilku lat. On idealnie się wpasował, się ma nowe krawędzie, tak jak widać, są założone lugi sonorowskie, tabliczka, wszystko jest tak jak zestaw. Bębny są też wszystkie pomalowane wewnątrz na srebrno, po to, żeby zamaskować zmiany nóg, zmiany tam mocowań, czy też maskowanie dawnych mocowań po to holderach i tak dalej. Dlatego wygląda identycznie, brzmi bardzo podobnie. Ślepy test absolutnie nic by, że tak powiem, nie wykrył, że to nie jest Bóg, także idealnie się wpasował. Dwudziestka była wcześniej teardropem, właśnie tym Six Ply, w stanie po prostu takim, że wierzcie mi, nie wiem, czy przeplotę te swoje wypowiedzi takimi archiwalnymi zdjęciami sprzed remontu. Ja mam takie zdjęcie, oczywiście każdy zestaw jest przeze mnie w ten sposób archiwizowany. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, może tak, może nie, to wtedy zobaczycie. To był bęben w takiej ładnej oklejnie flame, zielono-turkusowo-niebieskiej, pomalowanej przez kogoś taką rudą farbą do metalu, chyba ona nie chciała zejść od niczego. No po prostu dramat. Tamten bęben oryginalnie był sześciolugowy, miał sześć okuć na stronę, tak jak było w tej dropie, czasem były na osiem, ale to głównie na rynek amerykański. Tutaj w Europie sześciookuciowe, jak widać jest 8 w tej chwili. Sklejka jest taka sama jak w tej centrali, grubość też jest podobna, z tą różnicą, że ten bęben ma wewnątrz taką jakby wklejkę wzmacniającą,
na głębokość, całość. No potem już tego się nie stosowało, ale w latach 60. jeszcze tak, czasami. Dlatego coś takiego jest na spodzie. Ale tak jak mówię, korpus jest taki sam. A 14 to jest, tak jak już wspomniałem, Swinger albo Champion, miał plastikowe lugi, gniazda tomów, gniazda nóg też takie liche, więc to wszystko zostało zdjęte. Rozstaw tych okuć plastikowych jest taki sam jak tych blok, nazwijmy to, więc tutaj nic nie trzeba było robić. Odległość tutaj pomiędzy krawędzią a granicą lugi też jest taka sama, więc tylko była kwestia, żeby zakleić otwory po dawnych gniazdach na nogi i no wiadomo, pomalować, ale poza tym nic nie trzeba ogrzebać. Sklejka też jest bóg sześciowarstwowy, taki sam jak wszędzie, także poza dziesiątką wszystkie tomy są no jednolite jakby. Jednolite, chociaż powiem Wam szczerze, tak jak mówię, dziesiątka wisząca obok dwunastki czy w całym konfigu absolutnie nie odstaje. Podejrzewam, że może w studio czy gdzieś byłoby to słyszane, ale jeśli macie już swój własny strój, taki jaki lubicie, używacie też membran od lat takich samych, ja używam Rimo Ambassador już od 5 czy 6 lat tylko i wyłącznie, umiecie znaleźć to swoje brzmienie, ten sweet spot, ten najlepszy punkt, kiedy tom brzmi tak jak chcecie, dla Was najlepiej, to w całości absolutnie nie ma to żadnego znaczenia i to nie jest tak, że on gdzieś tam odstaje. Muszę sobie spojrzeć tutaj. Co zostało zrobione w tych bębnach? No, zostało zrobione wszystko. Zostały korpusy i okucia. Jako że bębny były mocno sfatygowane, baza, czyli 22, 12, 13, 16 była w czarnej okleinie. Na floortomie był ślad po przypaleniu, najprawdopodobniej jakąś lampą sceniczną, to się najczęściej zdarza. Nie pamiętam, wydaje mi się, że też był ślad po fajce, po pecie. Ktoś sobie położył papieroska przed solówką i ten papierosek tam wypalił. Bębny były poobijane i tak dalej, wewnątrz stęchlizna, czuć, wiadomo było, że to był tak zwany zestaw, jak to nie zacząłem, może nie powiedziałem na początku, oczywiście set jest po renowacji u Fat Flying Drums, Grześka Kurpiela z Hojny, jakżeby mogło być inaczej. Także my takie sety z Grześkiem nazywamy śmieciowymi, śmietnikowymi. No to był taki, wiecie, no zniszczony po prostu zestaw, gdzieś tam stał u Niemca, ktoś to przywiózł tutaj do Polski, ja to kupiłem. Przy odkręcaniu z centrali chyba 5 luk wyłamały się w ogóle, wyrwały się gwinty śrub, więc 5 luków było do wywalenia, na jakimś tam z bębnów też. 20, tak jak powiedziałem, totalny śmietnik. 14 była ładna, trzeba było zdjąć okleinę i po prostu przygotować. Więc wiadomo, wszystkie stare otwory po nogach, po mocowaniach są zaszpachlowane. Są nowe gniazda nóg, oryginalne, sonorowskie. Nogi Gibraltar Dixon, co też było dla mnie trudne w tej chwili, mówiąc szczerze, do dostania, ale udało mi się, takie motylki sonorowskie, takie półksiężyce, są wszędzie zamontowane. Tutaj są już nowsze na gniazdach tych od tomów, ale na nóżkach od Central są takie właśnie. Co nie było też łatwe, bo jeden motylek ma 6 mm, drugi 8. Nie można już tego dostać. Musiałem trochę pokombinować, ale są. Jeszcze sobie spojrzę, bo mam tutaj zapisane. Tak, nowe tabliczki. Zestaw oryginalny, jak kupiłem, na 13 nie miał tabliczki, na 20 też jej nie było, bo to wiadomo, nie był czempion. Podobnie z 14. Jedną tabliczkę udało mi się zdobyć. Jeszcze jedną gdzieś tam dokupiłem, ale one były, no nie były najładniejsze. Przy tego typu renowacji kapitalnej, kosztującej dużo, ale dającej też efekt po prostu wow, uważam, że te tabliczki powinny być jak najładniejsze. Nie zawsze się to udaje, tutaj tak było. Dlatego w znajomej firmie Mabro z Poznania, ulica Hetmańska, polecam, od lat tam zamawiam, zamówiłem idealne kopie, tylko że mosiężne. Jakby w wyniku pewnej mojej pomyłki, też jakby troszeczkę pomyłki firmy Mabro, dostałem te tabliczki w negatywie. One miały być ciemne, a napisy i ta obramówka miały być złote. Natomiast, no nie, tak jak mówię, nie dogadaliśmy się, nie pomyślałem i pozdrawiamy koguta jak zawsze. I są takie, wyszło to na plus, rozświetlają, rozjaśniają jeszcze dodatkowo bębny, fajnie wyglądają, są oryginalne, jeden do jeden wizualnie, natomiast wielkościowo są minimalnie większe, tam dosłownie po kilka milimetrów z każdego boku. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, ale tak jest, także każdy bęben ma nową tabliczkę z mosiężnym grometem, czyli z tym vent holem.
Wewnątrz, po tych wszystkich zabiegach zostało dużo śladów dawnych, że tak powiem, mocowań, dawnych braketów i tak dalej, dlatego wewnątrz są bębny pomalowane na srebrno, tak jak grecz. Chciałem, żeby były białe, ale biały niestety dobrze tego wszystkiego nie krył, natomiast tutaj w przypadku tych bębnów to srebro weszło w pory tego buku, pięknie jeszcze się tak, mówię, te pory, tej sklejki, te słoje wyszły na zewnątrz, wygląda to fantastycznie, także Grzesiek, dzięki, bo to było najlepsze wyjście, tak jak mówiłeś. Wszystkie krawędzie są półokrągłe. No i finisz zewnętrzny. To jest lakier mojego pomysłu. Ja go oczywiście nie wymyśliłem, takiej kompozycji. Pomysł wziąłem z DW Performance. Nazywany go Granite Sparkle albo Graphite Sparkle. To jest silver, czyli srebrny z domieszanym czarnym, przez co ten lakier jest ciemniejszy. No wygląda obłędnie, powiem wam. Długo się zastanawiałem, zawsze przed każdym remontem się zastanawiałem, w jakim kolorze mają być te bębny, czy będę zadowolony, czy za jakiś czas będę zadowolony. No tutaj jest 200% tego, co chciałem. Obręcze naturalne też wewnątrz z lakierowanym inlayem, czyli tym paskiem w kolorze całego zestawu. Coś pięknego. Wiem, że Grzesiek się musiał z tym namęczyć, ale efekt jest taki, że zwala z nóg. Tomy mają niezależne zawieszenia z gniazdem sonorowskim. Odlewane klohuki centrali, takie, które nie niszczą drewna. Te vintage'owe klohuki mają niestety to do siebie, że jak założysz takiego klohuka, przykręcisz, używasz bębna, ta obręcz czasami się delikatnie sama przekręca, zostają wgnioty, rysy. Ja tego nie lubię. To są odlewane klohuki z taką gumą solidną, ona się też przykleja, więc można niżej nastroić bęben i to nie lata. Także polecam tego typu rzeczy. Śruby klasyczne, na klasyczny kluczyk, mimo że do Sonora powinny być M5 czy M6, M6 chyba, to tu są na klasyczny kluczyk. One wchodzą trochę czasem ciężej, bo tam jest w części z tych luk jest taki system blokujący. Wcześniej każdą śrubę trzeba namoczyć w takim oleju wazelinowym albo spsikać takim smarem silikonowym. Powoli wkręcać, żeby się nie ubrudzić i nie ubrudzić bębnów i jest ok. Nawet lepiej, bo one ciężko chodzą dosyć, przez to się kompletnie nie rozstrajają te bębny, co jest dużym plusem. Wybaczcie, wiecie co, nie wiedziałem, że się tak zagadam, nie mam swojego minutnika, także spojrzę sobie tutaj, ile już wam opowiadam o tym. 19 minut. Może mi się uda skończyć, mam nadzieję, że mnie nie przytnie. Obręcze są wszystkie nowe, 1,6 mm. Część to jest Dixon, część to jest Pearl. Z oryginalnych tak naprawdę to były tylko na 14, 10 jest wiadomo dokoptowana. Na 12, na 13 były po jednej, może oryginalne, po jednej takie Made in Japan z lat 80. Na 14 już nie pamiętam. Także wszystkie są 1,6, ja tak lubię. Te bębny są undersized delikatnie, czyli są mniejsze. I naciąg jakby bardzo ładnie leży, ma delikatny luz. Leży całkowicie swoją płaszczyzną na krawędzi. To jest coś fajnego, dzięki temu naciąg bęben lepiej brzmi po prostu swoim pasmem, a mniej naciągiem, mniej plastikiem. Także te bębny takie są. Membrany, no z przodu nie mogą być inaczej ładne. Oryginalne Sonora Fiber Skin Rimo, Power Stroke z kołnierzem. Uderzany ambasador, coated, rezonansowe clear. No, fantastyczne są te bębny. Tyle mam, mogę powiedzieć. Co tu jeszcze zapisałem? Aha, ale już to już wszystko, także mogę schować karteczkę, ściągawkę. Niestety, tak jak mówię, tu 5 luk zginęło. Na 14 w ogóle nie było takich, na 10 też nie, także szukanie luk. Na szczęście w Niemczech, na eBayu, tym Kleinanzeigen, można dorwać tanie tomy z tymi lugami, ponieważ te lugi były stosowane w wielu modelach Sonora i też w tych tańszych. Także lugi, no musiałem dokupić dosyć dużo, 16, tak i 10, to jest 26. I tam pewnie jeszcze z 8 czy też 10, no około 36, dwa czy trzy tomy musiałem kupić, ponieważ też nie wszystkie na tych tomach były ładne, a tutaj chodziło o to, żeby było wszystko perfekt. Tak właśnie jest. Cóż mogę powiedzieć, no tani taki zabieg nie jest, ale co dostajemy w zamian? Fantastycznie brzmiące, rozegrane, już, że tak powiem, nawdychałe powietrza czy wilgoci, oddychające korpusy. Uważam, tak samo zresztą jak Grzechu,
że bęben potrzebuje czasu, żeby jak najlepiej brzmieć, po prostu. Ta sklejka potrzebuje czasu, ona z biegiem czasu, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nie wiem, rozszerza się, zmniejsza, oddycha, mówię, pracuje. I uważam, że takie korpusy tyluletnie brzmią po prostu lepiej. Oczywiście można kupić sobie Sonora SQ2, zbudowanego bardzo podobnie, na też takich sześciowarstwowych korpusach bukowych, zapłacić za taki konflikt, jak konfig, jakieś 40-50 tysięcy, można. Ale można też dać drugie, nowe, o wiele lepsze życie starym bębnom, docenić je. W takiej postaci, pod moim, że tak powiem, władaniem, ten zestaw będzie tak wyglądał zawsze. Nawet za 100 lat. Życzę, żeby ktoś, kto po mnie je przejmie, potem może ktoś, kto po nim je przejmie, z nich korzysta tak jak trzeba, bo te bębny będą tak wyglądać. Także jeśli macie coś starego, coś co lubicie, coś co jest wyjątkowe dla was w jakimś stopniu, co przede wszystkim dobrze brzmi, bo te bębny brzmią bardzo dobrze. One brzmią inaczej niż bębny klonowe, ale dzięki też, mówię, zastosowaniu niezależnych zawieszeń, porządnych nóg, brzmią już takie, to jest takie modern vintage, czyli mogą zabrzmieć fajnie, nowocześnie. Nie oszukujmy się, też dzięki tej dziesiątce, ale mają ten taki vintage'owy vibe i to jest to, co ja lubię właśnie, czyli zostawienie to, co najlepsze korpusów, sklejki, bo to ona brzmi, i najważniejszych elementów, czyli okuć, bo one nadają całego charakteru instrumentowi perkusyjnemu, bębnowi. Natomiast takie rzeczy jak nogi czy zawieszenia, uważam, że te stare są przestarzałe, dlatego też wiele vintage'owych bębnów już to ma pozmieniane. W Ludwigu, czy w Ludwigu jest mocowanie tamy na tomy, bo w dawnym momencie było lepsze, nowocześniejsze, czy też perlowskie bardzo często są tom holdery, bo one były najpewniejsze. Nogi są pozmieniane, gniazda nóg też, bo były liche, bo był tylko motylek, to się ukręciło, gwint się tam wewnątrz, wiecie, popsuł. Cuda nie widzę. Tylko takie bębny też remontuję sam z siebie. Nigdy nie daję do remontu, do Grześka pięknych, gdzie wszystko jest cacuś i tak dalej. Nie. Zawsze te bębny mają większe lub mniejsze niuanse. Najczęściej to są, nie, na przykład taka japa tutaj przywiercona, bo ktoś zmieniał mocowanie i przy okazji sobie zrobił tak, że może pewnie pięść wsadzić i tak dalej. Tu tego nie było, ale też dużo tutaj zostało zmienione. Także jeśli macie taki instrument, warto dać mu drugie życie. Nie jest to tanie, ale nie kosztuje to też tyle, ile bęben tej klasy nowy, a te bębny są jak nowe, tak jak mówię, dają dużo radości, bo brzmią fantastycznie, także życzę wam samych fantastycznie brzmiących bębnów. Dzięki Grzesiek za tą realizację, dzięki za tą renowację. W planach już w toku, mówiąc o dniu dzisiejszym, czyli 19 maja, już Grzesiek ma kolejny zestaw Grecza. Stop Science lat 70. mój do remontu, ale w planach są kolejne, a już też kilka jest wyremontowanych i też je wam oczywiście pokażę. Jeśli skomentujecie mi w tym wideo, że jest to fajne i że pokazałem coś fajnego. Także dziękuję, będą przebitki oczywiście zbliżeniowe. Dzięki, trzymajcie się.